Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony UK, nad przed Wami siódmy odcinek z Farming Simulatora 22 z cyklu od zera do milionera, w którym przypominam dla tych, którzy nie widzieli poprzednich odcinków, moja styczność to jest dopiero siódma, no bo mamy siódmy odcinek, siódma styczność z Farming Simulatorem. Także zapraszam Ciebie do oglądania. Dlaczego mamy taki ekran, zaczynając w ogóle ten odcinek? Dlaczego w tej postaci, moi drodzy? Ponieważ będzie się bardzo dużo działo. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, skupiam się dość intensywnie nad tymi drzewami. No, przejrzałem i zrobimy to w następnym odcinku. Ten odcinek będzie bardzo, bardzo krótki. Po prostu potrzebna kasa. Kredyt może nie starczyć i słuchajcie, wyszedłem do takiego pomysłu, że to już jest może ten moment, w którym warto tą farmę sobie całkowicie przebudować, to znaczy posprzedawać wszystko, co leci. Zobaczcie, pozbyłem się właśnie garażu, ten domek też mi do niczego niepotrzebny. Jak widzicie, o, proszę. Tutaj dziura została, kurczę, tylko po tym garażu. Silos też nam się chwilowo, słuchajcie, nie przyda. Dlatego, że no na ten moment nie planuję żadnych sianokosów. I nawet nie wiem, widzowie, czy nie zrobimy tak, że pozbędziemy się maszyn niektórych rolniczych, które później kupimy na nowo. Dlatego, że widzowie, o, już mamy 200 tysięcy. Tu jeszcze zobaczcie jakiś dziwny budynek. Ale ja wszystkie po prostu budynki chcę powywalać i chcę to sobie... Tu jeszcze jakiś gdzieś jeden był po drodze, jak się gdzieś udawaliśmy. Także zobaczcie w ogóle, jak nam te drzewa urosły, ale mówię, nie ruszam tematu drzew. Nie ruszam, widzowie, tematu drzew, bo w tym odcinku nas drzewa nie interesują. Także jakby skupimy się w tym na następnym odcinku już tak konkretnie i myślę, że faktycznie maszyny, które nie są mi potrzebne, również sprzedajemy. No tu gdzieś jakiś budynek jeszcze był. Kurczę, tyle tych drzew nasadziłem, że wiecie, że nie widać. Stoi mój, to jest jakiś pomost. Nie, no tego nie będziemy, myślę, że sprzedawali. Gdzieś tu miałem jeszcze jakiś budynek. Prawie bym sobie dał rękę uciąć. Tu, w tą stronę chyba. Tu. No, tylko żeby jeszcze coś tu było widać. Czekajcie, już teraz się pogubiłem. Nie, to jest sąsiad. Sąsiada nie mogę. No nieważne, nie znajdę teraz tego budynku. Jest tutaj, słuchajcie, tak to wszystko pobuszowane, że nie znajdę. Jak widzicie, jeszcze gdzieś tam kawałki drewna są. No, są i będą. No, co wam mam, widzowie, powiedzieć, no. Są i będą kawałki drewna. No nic. Jak się zorientuję, gdzie to było, to sprzedam. No i słuchajcie, maszyny. To chciałem wam tylko to tak na szybko pokazać. No zobaczcie, 280 tysięcy. To wcale nie jest wbrew pozorom tak dużo. Był dom, nie ma domu. Patrzcie, pusto się zrobiło. Maszyny też wszystkie posprzedaję. Tą maszynę koniecznie sprzedam, bo powiem wam tak, no jestem strasznie niezadowolony, jeśli chodzi o to, co tutaj się odwala. Drewno zostało, jak widać. Jest dziura. No nie wiem, jeszcze na pewno zobaczę, jak to gospodarstwo... O, sarenki, widzowie, patrzcie, sarenki. Gonimy je. Cześć, sarenko. Gdzie uciekasz? Nie uciekaj, ja lubię zwierzątka. No i pouciekały. Nie bój się, chciałem cię tylko pogłaskać. Jestem pewien, że zaraz się natknę na ten budynek. No, tu został znak zapytania. O, tu, no dobra, chyba wszystkie usunęliśmy. Dobra, i teraz słuchajcie. Teraz plan kolejny to będą oczywiście pojazdy, widzowie. Jakie mamy. Ale... to musimy do sklepu wejść. To się w sklepie robiło przecież. To było tu. Więc tak, od razu wam powiem, widzowie, tak. Sprzęt leśniczy. To cudeńko, sorry, ale przez to, że nie da się tego obsługiwać w jakiś normalny sposób na razie.
To jest bardzo fajne, to też zostawiamy. Oczywiście bardzo fajne dwie rzeczy. Opryskiwacze. Na razie oprysków nie będziemy robili. 20, prawie 30 tysięcy. Musimy, wiecie, musimy tak. Wały uprawne. Również wały nie są nam potrzebne. Ja na razie nie planuję, słuchajcie, żadnych upraw na 2-3 następne odcinki, bo musimy ogarnąć temat z tym drewnem. A dlaczego? A dlatego, kochani, moi drodzy, orać też nie planuję. I tak był zużyty, więc nowy kupi się. Będzie nas na to stać. Uwierzcie mi, teraz musimy mocno przyinwestować, przycisnąć pasa. A więc nam to się zwróci. Również nie potrzebujemy do zboża niczego. Zaraz będę milionerem sprzedając to wszystko. Tą przyczepę na razie sobie zostawię, tym bardziej, że ona jest dosyć tania, ale kombajn sprzedamy. I nie wiem jak, słuchajcie, z ciągnikami. Tu naprawdę nie mam zdania, bo tak obiektywnie mówiąc, jeden ciągnik, słuchajcie, mam do pod przyczepę podłączony. Pod drugim nawet nie wiem, co jest. Musiałbym zobaczyć przede wszystkim, słuchajcie. Zobaczmy. To jest ciągnik, który sobie stoi bezczynnie tutaj. Tamten stoi z tą przyczepą. To jest moja sadzarka do drzewek. To się przyda, ale to już możemy przełączać. I tam gdzieś stoi mój ciągnik, słuchajcie, który fajnie sobie z tym radzi. Dobra, czyli to jest ten brzydki sobie radzi ładnie. On tutaj się nadaje spoko. Czyli musimy zobaczyć, który ma mocniejszy silnik. Bo widzicie, tutaj robiłem, zobaczcie jak ładnie. I oczywiście wszędzie pościnane drzewo, bo tutaj jeszcze drzewa ścinałem z tych krzaków. No już nie skończyłem tego robić. Sobie skończę poza odcinkiem, bo już chcę to dokończyć. Ale to wam pokazuję. No prawie 500 000, słuchajcie, mamy kasy. Tu pamiętacie, była droga, tu było pole. Tutaj sialiśmy na początku. O, cześć, Sarenko. Sialiśmy na początku. To takie małe poletko było. Ale powiem wam tak, że chcę to jakoś sobie zorganizować, jak wytnę drzewa. I chciałbym zrobić tak, żeby faktycznie gdzieś na wjeździe była fajna hacjenda. I to z czasem fajną postawię, bo to wiecie, to nie jest rzecz, która zarobi na siebie. Ale już rzecz, która była dla mojej wygody by fajna, to być może właśnie tutaj taki ciąg jakichś garaży, żeby każda maszyna, którą będę używać, miała swoje miejsce po prostu w garażu. Chciałbym tak zrobić, a też zobaczcie, bo tutaj był garaż, tam była chata, no i tutaj było to coś też taka jakby, no nie wiem, stodoła, nie? To ona była tutaj. Pewnie będę musiał jakoś się zająć równaniem terenu. No zrobię, no co mam zrobić? No nic nie zrobisz. Także zajmę się tym, widzowie moi drodzy. Ale to już poza odcinkiem. Także wezmę pewnie na maksa kredytu, ile mogę. No i weźmiemy się, moi drodzy, za konkretne tutaj działania, jeśli chodzi o wycinkę tych drzew. A tu mogę już wam podpowiedzieć. Będziecie mieli zapowiedź następnego odcinka. Słuchajcie, 35,5 metra. 35 metrów, a ja myślałem na początku, że one będą miały 25 metrów. Po 3 latach każdy świerk urósł na 35 metrów. Także mega. Jestem ciekaw teraz, tylko zobaczmy jedną rzecz, bo jeden ciągnik na pewno mi się nie przyda. I ja go będę mógł wtedy określić. Ten ma 170 koni, ten ma 175, ten ma 190. No to dlatego wiemy, dlaczego ten sobie tak ładnie radzi z tym, powiedzmy, oraniem drzew. Czy ten brzydki ciągnik potrzebujemy? No, generalnie, jeśli już kupimy sprzęt, wiecie co, dobra. Słuchajcie. Tak samo tą przyczepkę też już sprzedamy. Chociaż przyczepka może zostać, ale generalnie będę musiał, wiecie, ja muszę tu wszystko posprzedawać, bo kupię tylko rzeczy stricte pod sprzęt leśniczy. Te dwie rzeczy mamy, one zostają, tam nie ma potrzeby ich sprzedawać, bo pewnie jakieś jeszcze zasadzenie będzie, natomiast te dwa sobie zostawimy ciągniki, bo ja i tak będę musiał kupić ciężarówkę prawdopodobnie z przyczepą, mam nadzieję. Słuchajcie, bo to jest taki odcinek szybki z planowaniem tego, co będzie w następnym.
Powiem wam tak. Na razie, jak skupię się na wycince tych drzew, zobaczę, ile zarobię. Oczywiście chodziłoby też o to, żeby deski z tego wyciągnąć, prawda? Wszystkie nawet kłody, które gdzieś tam leżą po kątach, również będę chciał posprzedawać. Czyli całe drewno posprzedawać. No i później zastanowię się, jak to sobie tutaj urządzić. No tego, z tego placu na pewno bym nie chciał rezygnować. Zobaczymy. Natomiast na pewno będę chciał sobie właśnie chatkę jakoś postawić. Może w miejscu tego garażu będzie chatka. Zobaczymy. Żeby tak przy drodze nie stała, tam jakieś drzewka posadzić, bo oczywiście takie, które już będą nie do ścinania, nie? Bo teraz już robię sobie taki projekt, wiecie, projekt. Na pewno te drzewa tak fajnie tu wyglądają, że nie chcę ich wykorzystywać tylko i wyłącznie, słuchajcie, do wycinki. Zresztą mój plan jest taki, żeby się dorobić, kupić tartak i po prostu niedaleko tartaku kupić pole, na którym będą drzewa. I wtedy to będzie łatwe takie, moim zdaniem, rozgraniczenie, że nie będzie trzeba do tego tartaku z tym drewnem jeździć, nie? Czy tam z deskami. Zobaczę, jeszcze rozplanuję to sobie. Na razie się uczę, ale myślę, że tu błędu żadnego nie ma. No tam jedno drzewko ocalałe zostało, ale też będziemy zwykłe drzewka jak najbardziej sadzili takie właśnie dla ozdoby. I później myślę, że tutaj, gdzie było to małe poletko pierwotnie, zobaczymy, bo może wykorzystam też ten obszar jakoś troszkę głębiej, bo zobaczcie, tu mamy jeszcze troszkę odbiedę. Zobaczymy, jak to się da zrobić, nie? Bo może dalszy obszar wykorzystam do tych garaży, bo chciałbym mieć, mówię, garaże, sprzęt mieć pochowany, żebym wiedział, co gdzie stoi, ale tak docelowo, bo na razie, jak widzicie, to jest sprzedaż za sprzedażą. No dobrze, moi drodzy, no to był taki krótki odcinek wyjątkowo, a ja tutaj troszkę się pobawię, żeby ten teren jakoś wyrównać, bo widziałem, że są takie narzędzia. Ciekawe, ile to będzie kosztowało. No i widzimy się, moi drodzy, w następnym odcinku i działamy, działamy. Zobaczycie jazdę konkretną z drzewami. Tylko jeszcze wam podpowiedź dam do zapowiedzi następnego odcinka, że no cóż, moi drodzy, cóż wam mogę powiedzieć. No, jeśli nie działa to tak jak trzeba, ale dowiecie się w następnym odcinku, a jest to tutaj spieprzone totalnie w tym farmingu, no to prawdopodobnie będę używał autoloadera do ładowania bel. Nie dlatego, że mi się nie chce, ale zbyt dużo czasu poświęciłem, żeby tego G się nauczyć i to nie działa. Nie działa i jeszcze raz nie działa. Niech oni to zrobią normalnie, prosto, bo no jestem tutaj bardzo niezadowolony. Myślałem, że cały plan z wycinką drzew i z planem na drzewa pójdzie, wiecie, co się robić, nie? Już nie będę mówił. Dobra, także moi drodzy, jeśli się podobało, krótki, szybki odcinek, jak sprzedać, może będzie dla kogoś poradnikiem, jak sprzedać budynki. Także wchodzisz do sklepu i robisz sprzedaj budowlany. Jak się podobało, moi drodzy, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!